Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ta debata ma trwać 90 minut. Ja na swoje wystąpienie mam 5 minut, ale tak naprawdę to, o czym ona jest, można zawrzeć w 5 sekundach. To jest o złodziejstwie, o zwykłym złodziejstwie. O złodziejstwie, z którego uczyniono metodę. Ta debata jest o tym, jak zepsuta jest władza, która wie, że za parę miesięcy przegra wybory. W latach 90. Jarosław Kaczyński uknął takie swoiste stwierdzenie TKM. Teraz my. Wy z tego zrobiliście program partii rządzącej. Kiedyś żyliśmy w czasach, kiedy niewpisanie do oświadczenia majątkowego zegarka przez ministra było wielką aferą. Minister żegnał się z urzędem. Dziś w zasadzie stworzyliście system uwłaszczania się na mieniu publicznym. Ale skąd to się wzięło? Przykład jeszcze w latach 90. dał Kaczyński, uwłaszczając swoje środowisko polityczne na majątku Skarbu Państwa, ta słynna spółka Srebrna. Wtedy Kaczyński rzucił się z apetytem na przynoszące intratne zyski nieruchomości w centrum Warszawy. Dzisiaj takich podmiotów nikt tak naprawdę nie potrafi już zliczyć, bo w zasadzie codziennie jest doniesienie o nowym, kolejnym beneficjencie środków publicznych czy nieruchomości. Przed tą debatą sprawdzaliśmy, czy jest chociaż jeden resort, jedno ministerstwo, które w tym procederze uwłaszczania się na publicznym majątku by nie uczestniczyło. Nie ma. To jest powszechne. To jest systemowe. Stworzyliście swoisty system. Jesteście w tym tak bezczelni, że nazywacie to patriotyzmem. Że podnosicie zwykłą kradzież i skok na kasę publiczną do rangi patriotycznych działań. Macie ludzi za kompletnych idiotów. Złodziejstwo będzie zawsze złodziejstwem i ci, którzy w tym procederze uczestniczą, będą musieli za to odpowiedzieć. Każdy, kto w tym systemie decyzyjnym uczestniczył, będzie musiał odpowiedzieć i nie pomoże tłumaczenie, że ja tylko wykonywałem rozkazy. Mail do szefa kancelarii premiera z 2019 roku, działacza PiS-u. Moje pobory z uczelni to 5200 zł. Bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję i popadnę w poważne kłopoty. No i co? No i kłopoty się skończyły. Jak podają media do organizacji powiązanych z dzisiejszym posłem PiS-u, popłynęło łącznie około 9 milionów złotych. Nasi posłowie będą mówić o tym, jak drenowaliście pieniądze, wykorzystując poszczególne fundusze, fundacje. Fundusz Sprawiedliwości. O jednej rzeczy tylko powiem. Powołany do tego, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Przeznaczyliście pieniądze na Pegasusa, na narzędzie, które służyło wam do podsłuchiwania opozycji, do działań przestępczych. Do tego wam posłużyły pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Fundacja założona przez szefa kancelarii premiera, jak podały media, 4,5 miliona złotych na zakup czteropoziomowej nieruchomości na Żoliborzu o powierzchni 440 metrów. No przecież wy Republikę Bananową z Polski robicie normalnie. Dotacja dla 27-latka. Najniższa ocena, jak podały media. Mimo to przyznano mu 55 milionów złotych. Firma prowadzona przez jedną osobę i zarejestrowana w mieszkaniu prywatnym, a dotację firma otrzymała tuż po założeniu. Prekursor tych działań, Polska Fundacja Narodowa, fundatorzy to m.in. spółki paliwowe, spółki energetyczne, czyli my wszyscy, bo my wszyscy płacimy rachunki za prąd, my wszyscy płacimy za benzynę, tankując na stacjach paliw. Do tylko 2021 roku fundatorzy przekazali 300 milionów złotych. I na co poszły te pieniądze? No między innymi na szkalowanie sędziów, na rejs jachtem, na budynek w Waszyngtonie. Z Ministerstwa Kultury dotację otrzymuje stowarzyszenie, które nie miało strony internetowej i powstało 2 miesiące przed ogłoszeniem konkursu. W miejscu, gdzie niby jest siedziba stowarzyszenia, nikt o tym stowarzyszeniu nigdy nie słyszał. Stworzyliście swoisty system, w którym NCBR i inne podobne podmioty są po to, żeby wypłacać swoistą dywidendę dla działaczy PiS-u i waszych sympatyków z pieniędzy publicznych. Doicie państwo z każdej strony, a w Polsce szaleje drożyzna, a przedsiębiorcy i obywatele nie nadążają już z finansowym utrzymaniem waszych propagandowych, ideologicznych pomysłów, na których korzysta tylko rodząca się na naszych oczach pisowska oligarchia. I jeszcze o jednym przykładzie. Jeszcze o jednym przykładzie warto o tym wspomnieć. Prezes Orlenu. Ponad 1 milion złotych na remont jednego z dworków z Ministerstwa Kultury, 410 tysięcy z fundacji KGHM, też pieniądze z fundacji PKO BP. Do cholery, mało wam jeszcze, no prezes Orlenu, no przyzwoitości nie macie. Na początku rządów mówiliście już Tego nie słyszę. Wystarczy nie kraść, na wszystko starczy. Dziś brakuje na psychiatrię dziecięcą, na onkologię. I panie ministrze, będzie pan za chwilę odpowiadał pewnie posłom, którzy wiele przykładów podadzą w swoich wystąpieniach. Ja mam tylko jedną prośbę. Cytując jednego z pańskich idoli. Nie nazywajcie tego szamba perfumerią. Bardzo dziękuję.